Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás bardzo srdečne pod vplyvom slova Božego. Tak ako milovaný brat Marian hovoril o tom, že prinášame veľmi srdečné pozdravy. Tak jak náš umilovaný brat Marian povedal, prinášame bardzo srdečné pozdravenia. A tak sme teraz boli v Bielsku Biala. I teraz byli sme v Bielsku Białej. A boli tam prítomní Gary Wilkerson. I byli tam obecní Gary Wilkerson. Bol tam prítomný aj brat Nicky Cruz. Byl tam obecný brat Nicky Cruz. A bol tam, iste si spomínate na tú knižočku. I na pewno sobie przypominacie tą książeczkę, którą napisał Nicky Cruz. Którą Nicky Cruz napisał? Utíkej maličky. Utíkej maličky. Uciekaj maleńki, czy mały? A proste tam opisuje proste to prostredie, w którym on wyrastał. I on opisuje tam to środowisko, w którym wyrastał. Gdzie to było zupełnie drogowe gniazdo. To było takie gniazdo narkomanii. A proste tento Boží muž prišiel do Polska w tych dniach. Ten mąż Boży przyjechał do Polski w tych dniach. Aby hlásal evangelium. Aby tam głosić Ewangelię. Veľmi ma zaujalo, že keď hovoril, že ako jeho prvý obrátený človek, že ako obrátil prvého človeka. Bardzo mnie zaciekawił sposób, w jaki on doprowadził do nawrócenia pierwszego swojego człowieka. Wiecie, on był kiedyś szefem gangu, drogowego gangu. On kiedyś był szefem gangu narkotykowego. A jego się wszyscy bali. I wszyscy się go bali. Keď sa objavil v nejakom meste, tak polícia okamžite ho vyhostila do 24 hodín. V jakýmkoľvek meste sa pojavil, polícia dávala mu 24 hodiny na opuštenie tego miasta. Všade ho poznali ako veľmi nebezpečného človeka. Všade znali go ako človeka bardzo nebezpečného. No aj tie gangy, ktoré bojovali proti sebe. I rovnež tie gangy, ktoré medzi sobou valčili. Aj tie ho považovali za veľkého nepriateľa. One tež traktovali go ako svojho veľkého nepriateľa. No a ten brat Wilkerson, on prišiel do toho New Yorku, ako Boh poslal. I brat David Wilkerson prijehal do Nového Yorku, tam go Pán Boh poslal. A stretol sa s týmto Nicky Cruzom. I spotkal sa s Nicky Cruzem. A tento Nicky Cruz ho chcel zabiť. I Nicky Cruz chcel go zabiť. A proste skutočne to bolo na hrane. I rzeczywiście to bylo nebezpečné. A proste Wilkerson mu povedal, aj keby si ma rozsekal na drobné kúsky, aj tak vec, že každý ten kúsok ťa bude milovať. I Wilkerson vtedy povedal do Nicky Cruza, musíš vedieť o tom, že nawet kdybyś mnie posiekal na drobné kawałki, to každý z tých kawałków będzie cię kochał. A Pán Ježiš sa dotkol mocne tohoto šéfa tohoto gangu. I Pán Jezus bardzo mocno dotknął tego šéfa gangu. A Wilkerson ho viedol ku Pánu Ježišovi. I Wilkerson prowadził go do Pána Jezusa. On prijal Pána Ježiša. Nicky prijal Pána Jezusa. A od Wilkersona dostal veľkú Bibliu. Nie maličku, ale takú poriadnu veľkú. I od Wilkersona dostal Biblię, ale nie jakąś maleńką, tylko taką porządną, wielką Biblię. A tak išiel po ulici s tou Bibliou. I ide s tą Biblią po ulici. Už ako obrátený. Už ako navrúcony. A z druhej strany ide jeho kolega. Z druhej strany zbliža sa jeho kolega. A ten kolega už počul, čo sa s ním stalo. I ten kolega už uslyšal o tom, co s nikým sa stalo. A hovorí, haleluja, haleluja. I mluví do niego s takým překonsem, haleluja, haleluja. A tým sa posmieval Nikymu. V ten spôsob z Nikyho sa vyšmieval. A teraz hovorí tento Niky, položil Bibliu na kapotu jedného auta. I ten Niky tom svojom veľkom Biblie
położył na masce jego samochodu. Przyszedł k tomuto posmiewaczowi i wyraził mu jedną. Podszedł do tego, który się wyśmiewał, potraktował go prawym sierpowym. Ten padł na ziem, dokopał go. Tamten upadł na ziemię, skopał go. Także mu krw ciekła z nosa i ust. Krew ciekła mu z nosa i z ust. A mówi, postał się na kolana. I mówi do niego, teraz klęknij na kolana. A on, ubożiak, si klakol na kolana. I on taki biedny klęknął na kolana. A mówi, a teraz oddasz życie Panu Jezusowi. A teraz oddasz życie Panu Jezusowi. A ten to krzyczy, Panie Jezu, ten to ma chce zabić. Mówi, Panie Jezu, on mnie chce zabić. A mówi, nie wstaniesz, kim nie oddasz swój żywot Panu. I Niki mówi, nie wstaniesz, dopóki nie oddasz życia Panu Jezusowi. A on oddał swój żywot Panu. On oddał swoje życie Panu Jezusowi. Wczoraj o tym świadczył ten Nicky Cruz, że to był jego pierwszy człowiek, którego przywiódł k Panu Jezusowi. I Nicky świadczył wczoraj o tym, że to był pierwszy człowiek, którego on doprowadził do Pana Jezusa. Tak, niezwykły sposób, tak? A więc taki bardzo niezwykły sposób na ewangelizację. No, nikomu to nie doporuczuję, abyście tak to ewangelizowali. Nie polecam wam, żebyście w taki sposób ewangelizowali. Ale proste on to tak to przeżywał. Ale on tak żył w swoim życiu. A potem, wiecie, on w bardzo twardym prostredzie żył. On wyrastał w bardzo twardym środowisku. No a mal som aj ja taką sytuację. Ja również miałem kiedyś taką sytuację. Kiedy Pan Bóg ma posłał do niemocnice. Kiedy Pan Bóg posłał mnie do szpitala. A tam leżali traja mużowie. Leżało tam trzech mężczyzn. A pytali sama, że od kia są. I zapytali mnie, skąd jesteś. A tak som im powiedział. A więc powiedziałem im. A oni mówią, a my odtiaľ sme. A oni mówią, my jesteśmy z tej samej miejscowości. Ale my cię nie poznamy. Ale my cię nie znamy. A mówię, wy ma nie możecie poznać, ponieważ ja chodzim po całym świecie. Ja powiedziałem, no nie możecie mnie znać, bo ja podróżuję po całym świecie. A proste preto wy ma nie możecie poznać. No i z tego powodu nie możecie mnie znać. A pytają sa, no a na co chodzicie po tym świecie? I pytają mnie, po co podróżujesz po tym świecie? A ja mówię, preto, aby som hlásal evangelium. I ja mówię, po to, aby głosić Ewangelię. Aby som viedol ľudí k Pánu Ježišovi Kristovi. Aby prowadzić ľudí do Pana Jezusa Chrystusa. A hovorím im, viete, tí ľudia, ku ktorých privedem k Pánu Ježišovi, tak Pán Ježiš ich úplne zmení. I ja mówię, jak tych ludzi przyprowadzam do Pana Jezusa, to Pan Jezus tych ludzi zupełnie zmienia. Da im zupełnie nowy żywot. Daje im zupełnie nowe życie. A ten, co leżał w stredzie, wiecie, na tom łóżku. I ten, który leżał na środkowym łóżku. Tak mówi, no ja poznam jednego, mam jednego kamarada, przyjaciela. I on powiedział, no ja mam takiego jednego przyjaciela. No jemu zupełnie wymienili rozum. Zupełnie mu zmienili rozum. A mówi, że on išiel do Komárna. On pojechał do Komárna. Modlil sa za niego nejaký barkoci. Modlił się o niego jakiś barkoci. No a prišiel úplne vymenený. I on przyjechał zupełnie zmieniony. Ja som sa musel ho pýtať, to si ty? Ja musiałem go zapytać, to ty jesteś? A on mówi, ano ja, ale Pan Ježiš zmenil moje srdce. On powiedział, tak, to ja, ale Pan Jezus zmienił moje serce. A hovorím im, no musím vám prezradiť, že ten barkoci to som ja. I powiedziałem, no muszę wam zdradzić, że ten barkoci to jestem ja. Tí mužovia, jak leżali na tej posteli, oni boli tak prekvapení, zaskočení. Ci mężczyźni, którzy na tych łóżkach leżeli, byli tak zaskoczeni, że proste úplne až zbledli. Zbledli. A pristúpil som k tomu človeku, ktorý hovoril, že jeho priateľ bol zmenený. I podszedłem do tego, który powiedział, że jego przyjaciel przyjechał przemieniony. A hovorím, a teraz oddáš svoje srdce Pánu Ježišovi. Ja mówię do niego, a teraz ty oddáš svoje srdce Pánu Jezusowi.
Lebo ak to teraz nie urobisz. Bo jeżeli teraz tego nie zrobisz. Już nie urobisz to nigdy. Nie zrobisz tego nigdy. A twój život pójdzie w bardzo złym smeru. I twoje życie pójdzie w bardzo złą stronę. A on takim prosebnym pohľadom pozrel na mnie. I on takim przerażonym spojrzeniem na mnie popatrzył. A mówi, ale ja som veľmi nemocný. Ale on mi mówi, ale jestem bardzo chory. Ja mam raka. Mam raka. A lekári mi nedávajú šancu. Lekáře nedajú mi žiadnej šance. A hovorím, chceš, aby som sa za teba pomodlil? Ja povedal do niego, chceš, abym sa o tebe pomodlil? A on hovorí, chcem. Povedal, chce. A chceš oddať svoje srdce Pánu Ježišovi? Chceš oddať svoje srdce Pánu Jezusovi? A on hovorí, tak chcem. A on povedal, tak chcem. Viedol som ho k Pánu Ježišovi. Provadil go do Pána Jezusa. Prijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Prijal Pána Jezusa do svojho srdca. Pomazal som ho olejom. Pomazal go olejem. Mene Pána Ježiša Krista som vyhlásil tomu raku, že nemá už právo na jeho telo. V imieniu Pána Jezusa ogłosiłem temu rakovi, že už nemá práva do tego človeka. A vyhlásil som mu, že je Božím dieťaťom. I ogłosiłem mu, že je s Božím dieťaťom. A on proste začal sa radovať. On po prostu začal sa tešiť. Tí ďalší dvaja mužovia vedľa, oni boli takí, ako keby sa im to všetko snívalo. Ci po brzegach mężczyźni vyglądali, jakby mi się to všetko śniło. Ale ich kolega, ktorý medzi nimi ležal, on tej chvíli prijal Pána Ježiša. Ale ich kolega, ktorý ležal v środku, v tej chvíli prijal Pána Jezusa. A keď ja som odišiel z tej izby, kiedy vyšedujem z tej sali, tak on zobral telefon. On vzal telefon. A hovorí tomu kolegovi, tomu, ktorému vymenili rozum. On zadzvonil do tego kolegy, ktorému vymenili rozum. A hovorí, Robo, počúvaj. I mluví do niego, Robo, słuchaj. Vieš, koho tu máme tu v nemocnici? Vieš, koho tu máme v špitalu? No, že neviem. No, neviem. No, Barkociho. Barkociho. Tak vieš čo? Povedal do niego, vieš co? Tak teraz sa obráť. To teraz sa navrúť. Teraz oddaj svoje srdce Pánu Ježišovi. Teraz oddaj svoje srdce Lebo Pánu Ježišovi. Lebo keď teraz ho neodovzdáš. Bo jeżeli teraz nie oddáš. Už nikdy ho neodovzdáš. Nie oddáš go nikdy. A tvoj život pôjde zlým smerom. A tvoje życie pôjde v zlom strone. Presne to, čo som ja povedal v mene Pána Ježiša tomu človeku. Dokładnie to, co ja povedałem v imieniu Pána Jezusa temu človekovi. Jeho priateľ mu to isté zopakoval. Jeho priateľ dokładnie to samo mu powtórzył. A on pochopil, že k nemu hovoril Boh. I on zrozumiel, že do niego mówi Bóg. Oddal svoje srdce Pánu Ježišovi. Oddal svoje srdce Pánu Jezusovi. O dva týždne sme mali krst pri rieke. Po dvoch tygodniach mieliśmy w rzece chrzest. A on stál tam v bielom ruchu. Stál tam v białych szatach. A potom aj jeho žena. Później jego żona. Oddala svoj život Pánu Ježišovi. Oddala svoje życie Pánu Ježišovi. A prijala krst. I zostala ochrzczona. Prijala Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Prijala Pána Ježiša ako svojho osobistého zbaviteľa. Potom prešlo viacero času. Potom minul jakýsi dlhší čas. A teraz nedávno, asi 3 mesiace nazad, i teraz niedawno, może 3 miesiące temu, volá mi tento človek a hovorí. Zadzwonił do mnie ten człowiek i powiedział. Brat Aleksander. Bracie Aleksandrze. Nasz syn opustila ho priateľka. Nasz syn opuściła go dziewczyna, odeszła od niego dziewczyna. A on jest na granicy z psychicznego zrzucenia. On jest na granicy załamania psychicznego. A hovorí, už pre neho nemá život zmysel. Dla neho życie už stratilo sens. A že už nechce žiť. Nechce žiť. A že chce spáchať samobújstvo. I chce popełniť samobújstvo. A tak sa ho opýtali rodičia. I rodice go zapytali. A chcel by si, aby brat Barkoci sa za teba modlil? Zapytali go, chcel by, aby brat Barkoci pomodlil sa o tebe? A on hovorí, áno. Povedal tak. Tak prišli do Komárna. Přijeli do Komárna. Chlapec oddal svoje srdce Pánu Ježišovi. Chlapak oddal svoje srdce Pánu Jezusovi. Pán Ježiš uzdravil jeho utrápené, ubolené srdce. Pán Jezus uzdravil jeho obolavé srdce.
prijal Pána Ježiša do svojho srdca ako svojho osobného spasiteľa. Prijal Pána Ježiša do srdca ako svojho osobistého zbaviteľa. A už teraz patrí celá rodina Pánu Ježišovi. I teraz už celá rodina náleží do Pána Ježiša. Vidíte, ako Duch Svätý neprestáva pracovať. Vidíte, že Duch Svätý neprestáva pracovať. Že neskončila tá práca Ducha Svätého tam v tej nemocnici, keď som sa modlil za tohoto človeka. Praca Ducha Świętego nie zakończyła się tam w szpitalu, kiedy modliłem się o tego człowieka. Ale ona pokračuje. Ale ona kontynuuje. A ja verím, že bude pokračovať ďalej. Wierzę, że będzie się dalej kontynuować. Chcę wam jedno wielkie tajemstwo powiedzieć. Chcę wam zdradzić jedną wielką tajemnicę. Pan Bóg nigdy nie kończy swoją pracy. Pan Bóg nigdy swojej pracy nie kończy. On stale pokračuje. Ciągle idzie do przodu. A czyni nowe rzeczy. I czyni nowe rzeczy. A ja czyni wszystko nowe. Oto wszystko czynię nowe. A ja bym tak si prial. Ja bym sobie tak życzył, abyście wszyscy byli uczestni tej Bożej pracy. Żebyście wszyscy byli uczestnikami tej Bożej pracy. Jednego dnia, pewnego dnia, jedna nasza siostra sa wydala do Maďarska. Jedna nasza siostra wyszła za mąż na Węgrzech. Do Budapeszti. W Budapeszcie. A dostała nowe zamestnanie. I dostała nową pracę. A z tej pracy ją posłali do innej župy. I z tej pracy wysłali ją do innego województwa. A tam posłali ją za szefem województwa. I wysłali ją do wojewody. A wiecie, ako títo vojvodovia, to są veľmi vážení, veľmi, veľmi aj taký šacunkoví ľudia. Wiecie, że ci vojvodovie to są ludzie otoczeni takim wielkim szacunkiem. A ľudia sa ich aj boja. Ľudia sa ich nawet często boją. Pretože majú veľkú moc. Dlatego, že majú veľkú władzę. A táto sestra bola vyslaná do tohoto človeka. I tá sestra bola do tego vojevody vyslaná zavodovo. A pretože musela čakať vonku. I dlatego, že musela na zewnątrz čekať. Tak si do kabelky položila malú Gideonku Bibliu. To v torebce miała małą Biblię, Gedeonitkę. A tak si čítala Slovo Božie. I čítala v tej počekaní Slovo Božie. A tak čakala, kedy vyjde šéf a zavolá ju. I očekávala na to, kedy šéf vyjde i on zavolá. Naraz nečakane otvoril dvere. I nagle nespodievanie on otvoril drzwi. Vyšiel von. Vyšiel na zewnątrz. A vidí, že táto sestra číta niečo i on v kabelke. Že tá sestra v tej torebce coś číta. A hovorí. I povedal. To čítate zjavenie Jánovo. I mówi do niej, čítaš objavenie Jána? A ona taká preľaknutá. Ona taká vystrašená. Že čo teraz ten šéf bude hovoriť? Co teraz ten šéf povie? Hovorí, poďte dnu. Choď do šatka, povedal. Posadil ju. Posadil ju. A ona chcela hovoriť, prečo je tam poslaná. I ona chcela mluviť o tom, z jakého povodu zostala do niego vyslaná. A on hovorí, na to máme čas. On povedal, na to máme čas. Ja chcem vedieť, čo si čítala. Ja chcem vedieť, co čítalaš. A ona hovorí, no Božie slovo som čítal. A ona povedala, čítalam Božie slovo. No a aj veríš tomu, čo si ty tam čítala? On mówi do niej, ale ty wierzysz w to, co tam przeczytałaś? A ona hovorí, celým srdcom verím. A ona povedala, całym sercem w to wierzę. A hovorí, no dobre. Povedal, no dobrze. A gdzie chodíš do zboru? A gdzie chodíš do zboru? A hovorí, do Komárna, do na Slovensku. Na Slovácie. A on hovorí, taký udivený. Však Maďarsko je plné všelijakých zborov. I on taký zdivený mu vydanie, přičiš, Węgry sú plné rôznych zborov. A ty chodíš na Slovensko. I ty jezdíš na Slovácie? Prečo tam chodíš? Dlačo tam jezdíš? Prečo? Budapešť je plná zborov. Budapešť je spełen zborov. Prečo chodíš do Komárna? Dlačo jezdíš do Komárna? A ona tej prostote srdca povedala. I ona v tej prostote srdca povedala. Lebo taký zbor v Maďarsku nenájdem. Bo takiego zboru na Węgrzech nie znajdę. A on sa pozrel na ňu. Popatrzył na ňu. A hovorí, a zobrala by si ma tam do toho zboru? I povedal, a vzięła byś mnie tam do tego zboru? No a ona sa tak preľakla. Ona się tak wystraszyła. A telefonuje mi. I zadzwoniła do mnie. A hovorí, celá sa triasla. No, ona trzęsła się cała. A hovorí, brat Barkoci, tu šéf tohoto okruhu, on chce prísť do zboru. Čo mám robiť? Čo mu mám povedať? Mówi, bratři Barkoci, tu vojevoda chce prísť do našeho zboru. Co ja mám mu povedať? Povedz mu, že veľmi srdečne ho očakávame.
I ja powiedziałem, powiedz mu, że z radością na niego oczekujemy. A że si urobimy na niego czas. I będziemy mieli dla niego czas. A tento wojewoda przyszedł. I ten wojewoda przyjechał. Otworzył dvere. Otworzył drzwi. A już mu zaczęli tie slzy. I już zaczęły płynąć mu łzy z oczu. Kiedy sa posadil. Kiedy usiadł. Porozprával celý svoj príbeh života. On celú históriu svojho života opovedal. A hovorí, ja povedal, potrebujem Pána Ježiša. Povedal, ja potrebujem Pána Jezusa. Ja už nemôžem takto žiť. Nemôžem už žiť v taký spôsob. Pozrite sa, človek vo vysokom postavení. Zobaczcie, človek vysoko postavený. Pravá ruka Orbána. Pravá ręka Orbána, čili premiéra. A on nie może bez Pana Jezusa żyć. A on nie może żyć bez Pana Jezusa. A wyznał swoje grzechy. Wyznał swoje grzechy. Skutecznie nie hambił się. Rzeczywiście, nie wstydził się. Nie zakrywał. Niczego nie ukrywał. Uprzejmości serca wszystko porozprawił. W szczerości serca wszystko powiedział. Pomazał som go olejem. Pomazałem go olejem. Zwestował som mu. Ogłosiłem mu. Że Pan Jezus zomrel za jego grzechy. Powiedziałem mu, że Pan Jezus umarł za jego grzechy. A zwestował som mu. I ogłosiłem mu. Że Pan Jezus mu wszystko odpustił. Że Pan Jezus mu wszystko wybaczył. A spytał som, chcesz uczynić kralom, Bohom i Panom swojego serca Pana Jezusa? I zapytałem, chcesz uczynić Panem, Królem i Bogiem swojego serca Pana Jezusa? A on powiedział, ano, som pripravený. A on powiedział, tak, jestem gotowy. Povolal Pána Ježiša do srdca. Zaprosil Pána Jezusa do srdca. Bol očistený od všetkých hriechov. Byl očistený z všetkých grzechov. Boli pretrhnuté generačné puta kliatby. Rozervané zostalo prekleństvo pokoleniové. A prežil vykúpenie skrze obeť a krv baránka Ježiša Krista. I prežil odkúpenie przez krev i moc baranka. Jego tvár tak začala žiariť, tak sa radoval. Jego tvář tak promieniovala, tak się cieszył. Išiel domov. Pojechał do domu. A jeho žena hneď spoznala. Jego žena od razu poznala. Že niečo sa s ním stalo. Že coś się z nim stało. Hovorí mu, počúvaj. Povedala do niego, słuchaj. Čo sa s tebou stalo? Co się z tobą stało? Ty si úplne iný človek. Przecież jesteś zupełnie innym człowiekiem. Kde si chodil? Kde byłeś? A on hovorí, no, bol som v Komárne, na Slovensku. I on mówi do niej, byłem w Komárne, na Słowacji. A na čo si tam bol? A po co tam pojechałeś? Bol som tam zložiť svoje hriechy. Byłem tam zostawić swoje grzechy. A Pán Ježiš mi dal nový život. I Pán Jezus dal mi nové życie. A jeho žena hovorí, jak si mi toto mohol urobiť? A jego žena mówi, jak mogłeś mi to zrobić? Ty si teraz spasený. Ty jesteś teraz zbawiony. A ja som zatratená. A ja jestem stracona. Jak si mi mohol toto urobiť? Jak mogłeś mi to zrobić? Zobereš aj mňa tam do toho Komárna. Zabierzesz i mnie do tego Komárna? A doniesol ju. I przywiózł ją. Jak wchodziła do drzwi. Kiedy weszła do drzwi. Już miała oczy pełne słów. Miała oczy pełne łez. Kiedy się posadziła. Kiedy usiadła. Wyznała wszystkie swoje grzechy. Wyznała wszystkie swoje grzechy. Boli jej odpustene grzechy. Grzechy jej były wybaczone. Którymi grzeszyła proti Bogu. Którymi przeciwko Bogu zgrzeszyła. Którymi grzeszyła proti ludziom. Którymi przeciwko ludziom grzeszyła. Odpustene jej boli grzechy, którymi grzeszyła proti swojemu własnemu ciału. Były wybaczone grzechy, którymi przeciwko własnemu ciału. Boli pretrhnuté generačné puta kliatby. Były zerwane przekleństwa pokoleniowe. A bola vykúpená krvou baránka. I została odkupiona krwią baranka. Z mocy a práva satana. Z mocy i praw szatana. A začala sa radovať. I začala się cieszyć. A plesać. I pląsać. A dnes toto manželstvo. I dzisiaj to małżeństwo. Miluje Pána Ježiša. Kocha Pána Jezusa. A tento milovaný brat. I ten náš umilovaný brat. Tento župan. Ten vojvoda. V našom zbore vysluhuje večeru Pánu. V našem zbore usługuje pri večeři pańskiej. Haleluja. Haleluja. Viete, to sú zázraky, to sú divy, ktoré robí Boh. To sú veľké cuda, ktoré Pán Boh činí. A ja sa vás chcem opýtať, chceli by ste, aby tak predivne pracoval medzi vami Pán? Chciałbym was zapytać, chcielibyście tego, żeby tak cudownie Pan Bóg wśród was pracował? Aby Duch Święty przemieniał ludzi, aby nie wasze plany, nie wasze wizje się napełniali, ale Boże plany, a Boże wizje. Żeby Duch Święty przemieniał ludzi, żeby nie wasze plany i wizje się realizowały, ale Boże plany.
Ak potom túžite... Jeżeli tego pragniecie... Ja vám poviem, čo máme robiť. Poviem vám, co máme robiť. Prvnež tieto divy a zázraky sa začali diať u nás v Komárne... Zanim tie znaky i cuda začali sa u nás v Komárne diať... Začalo to všetko modlitbou a postom. Všetko začalo sa od modlitvy i postu. My sme sa dlho modlili. Dlho modlili sme sa. A dlho sa nič nedialo. I dlho nič sa nedialo. A verím tomu, i wierzę w to, że aj Pan Ježiš od svojho narodenia, że i Pan Jezus od swojego urodzenia aż do czasu, keď bol, keď prišiel k Jordánu, do tego momentu, kiedy doszedł do Jordánu, proste on sa modlil. On się modlił. On ma on spełniał czas z Panem, z swoim ojcem. On spędzał czas ze swoim ojcem. A ale nie widzimy, żeby sa diali nejaké zázraky. Ale nie widzimy tego, żeby jakieś cuda się działy. Wiecie, kiedy sa začali diať zázraky skrze Pána Ježiša Krista? Wiecie, kiedy zaczęły się cuda dziać przez Pána Jezusa? Lebo niektóre tie katolické tradície hovoria všelijaké rozprávky. Bo czasami różne tradycje katolickie jakieś książeczki mówią, hrál sa s nejakým blatom a fúkol do toho a potom odlietel nejaký vtáčik a ja neviem čo. No pokazujem také nestvořené historiejky, že bavil sa v błocie, dmuchnul, jakýś ptášek z tego vyletel. A ja si myslím, že to sú také bajky. Ja myslím, že to sú bajky. Pretože písmo nič takéto ani nenaznačuje. Bo písmo nevzmiankuje nawet o čemž takým. Ale to, čo keď začínali sa diať divy, cuda... Ale to, kedy cuda začali sa diať... To začalo odtedy, jak prišiel k Jordánu. Začalo sa od tego momentu, kedy prišiel do Jordánu. Keď ten hlas zaznel nad ním, toto je môj milovaný... Mój syn, którym sam mi zalubiło. Kiedy można było usłyszeć ten głos, to jest mój umiłowany syn, w którym mam podobanie. A potem, kiedy zstąpił na niego Duch Święty. I później, kiedy zstąpił na niego Duch Święty. A był napełniony Duchem Świętym. I był napełniony Duchem Świętym. Jeszcze stale nie. I jeszcze ciągle nie. Jeszcze żaden zázrak. I jeszcze żaden cud się nie wydarzył. Ale on išiel. Ale poszedł. Równo od Jordánu. Prosto od Jordánu. Plný Ducha Świętego. Pełny Ducha Świętego. Išiel. Na púšť. Pošiel na pustinie. Aby sa tam modlil a postil. I tam pošiel po to, aby modliť i postiť. On sa aj dovtedy modlieval. On modlil sa do tego momentu tež. Ale post začal až tam na tej púšti. Ale postiť začal tam na tej pustini. A od toho času, ako vyšiel z tej púšti. I od tego momentu, kedy z tej pustini odšedl. Proste začali sa diať predivné veľké veci. Začali sa diať predivné veľké rzeczy. A aj potom on nieraz sa postil. I później on niejednokrotnie postil. A modlil sa. I modlil sa. A zotrvával v obecenstve so svojím otcom. I trval v spoločnosti so svojím ojcem. A diabol? I diabol? Prišiel na tú púšť? Prišiel na tom pustinie. A začal ho konfrontovať. Čo ty vlastne chceš? I začal provadiť s ním konfrontáciu. Co ty v ogóle chceš? Kým sa nepostil, dopúky nepostil, pokiaľ sa len modlil, do momentu, kedy tylko sa modlil, nikdy k nemu diabol neprišiel. Nikdy do niego neprišiel diabol. Nikdy nekomunikoval s Pánom Ježišom. Diabol nikdy nerozmawiał s Pánem Jezusem. Lebo proste sú dve úrovni, modlitevné úrovni Božieho ľudu. Są dwie płaszczyzny modlitwy ludu Bożego. O jednej hovorí Pán Ježiš. No, o jednej Pán Jezus mówi, že bdejte a modlite sa. Čúvajte i modlite sa. Aby ste nevošli do pokušenia. Aby ste nevpadli v pokušenie. To je jedna úroveň. To je jedna płaszczyzna. A to je dobre, keď sa Boží ľud modlí. To jest bardzo dobre, kiedy Boży lud się modli. A poświęcuje swój żywot. I uświęca swoje życie. Żyje w bdzieni. Żyje w czuwaniu. W modlitwie. A wyjazdy. I zwycięstwie. Zwycięża. Sława Bogu. Chwała Bogu.
Ale to jest pre osobną potrzebę każdego jednego. Ale to jest na osobistą potrzebę każdego jednego człowieka. Ale kiedy my już chcemy zapasić za innych ludzi. Ale kiedy chcemy walczyć o innych ludzi. Nie starczy tylko modlitwa. Nie wystarczy tylko modlitwa. Ano, Pan Bóg poczuwa modlitwy. Tak, Pan Bóg słucha modlitw. Ale my si musimy uświadomić. Ale musimy sobie uświadomić, że w duchownym świecie istnieją prawa. Że w duchowym świecie istnieją pewne prawa. Ja wielokrotnie się spotykam, najmä w charyzmatycznych kręgach. Wielokrotnie spotykam się, a szczególnie w kręgach charyzmatycznych. Gdzie wyganiają demonów. Gdzie wypędzają demony. A mówią, wyjdź z niego, albo wyjdź z niej. I mówią, wyjdź z niego, albo wyjdź z niej. A to człowieka chodzi na ziemię, a toczy go, a robi z nim wszelaki cyrkus. Tego człowieka rzuca na ziemię i obraca się i jakieś rzeczy dziwne się z nim dzieją. Ale ten człowiek nie, proste nie oswobodzony. Ale ten człowiek nie jest uwolniony. A to wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo diabol si robi na tego człowieka prawo. Bo diabeł rości sobie prawo do tego człowieka. A preto nie odejdzie. Dlatego nie odejdzie. Ja som mal sytuację, kiedy som sa modlil za człowieka. Miałem taką sytuację, kiedy o człowieka się modliłem. A był to już człowiek členom cirkvi. To był człowiek, który już był wtedy członkiem kościoła. Predstavte si, on już aj v krste vyznal svoju vieru v Pána Ježiša. On nawet już przez chrzest wyznał swoją wiarę w Pana Jezusa. A jak som sa začal modliť? A kiedy zacząłem się modlić? Jeho hodilo na zem. Rzuciło go na ziemię. A začal kričať: Nie Jezus, Satan jest zwycięzcą, Satan, Satan. I on tak zaczął krzyczeć: Nie Jezus jest zwycięzcą, Satan, Satan. A przedstawcie sobie, to był już член jednego zboru. I wyobraźcie sobie, to był członek pewnego kościoła już wtedy. A kiedy som mu powiedział: Umilknij. I kiedy mówiłem do niego: Zamilknij. A mnie Jezusa Chrystusa wyjdź z niego. I w imieniu Jezusa Chrystusa wyjdź z niego. Tak jemu jako keby prelepili usta paską, nie wiedział powiedzieć ani jedno słowo. Jakby usta mu taśmą zakleili, on ani jednego słowa nie był w stanie wypowiedzieć. Ale kiedy som sa díval, kiedy patrzyłem, tak przewracał oczy. To tak przewracał swoimi oczyma. Jak niejaki jaszczur. Nie, jak jaszczurka. A plazil się po ziemi. I tak pełzał po ziemi. A takie pohyby jako jaszczur. Ruchy były jakby jaszczurka się przesuwała. Żadny herec, żadny aktor by nie dokazał tak napodobnić plazenie jaszczura jako ten człowiek. Żaden artysta, żaden aktor nie byłby w stanie tak naśladować jaszczurkę jak on. A widział som, że to jest zwłaszny demon, który drży tego człowieka. Widziałem, że to jest szczególny demon, który trzyma tego człowieka. A tak w imieniu Jezusa Chrystusa niekolkokrát som ho wyzwał, wyjdź z niego, Satan. W imieniu Jezusa Chrystusa wielokrotnie mówiłem do niego: wyjdź z niego, Szatanie. A on len plazil sa po zemi. A on jedynie pełzał po ziemi. A te oczy boli jako oczy jaszczura. A oczy były jak oczy jaszczura. A nie wyszedł z niego. I nie wyszedł z niego. A ja mówię, však w imieniu Ježiša Krista prikazuję tomu duchu, jak je to możliwe, że nie wyjdzie z niego? Ja mówię, no przecież w imieniu Pana Jezusa nakazuję temu domowi, jakim prawem on z niego nie wychodzi. A potem som musel pochopić, że w duchownym świecie. A potem musiałem zrozumieć, że w duchowym świecie istnieją duchowne prawa. Istnieją duchowe prawa. A diabol si robi prawa. I diabeł rości sobie prawa na ludzi, których on zajął, oklamał a powiązał. Rości sobie prawa do ludzi, których on zajął, oklamał i rości sobie prawa do niego. A nie wyjdzie. I on nie wyjdzie. Kim te to prawa nie są zruszone. Do momentu, kiedy te prawa nie są odebrane mu. Ale ja som to nie wiedział. Ja som sa nemal od kogo uczyć. Ale ja tego nie wiedziałem. Ja nie miałem się od kogo tego nauczyć. A wiecie si predstaviť, że od 8 hodiny večer až do 4 hodiny ráno prikazujem, wyjdzie z niego, nie vyšiel. Wyobraźcie sobie, od 8 godziny wieczorem do 4 rana nakazuję, aby wyszedł, a on nie wyszedł. A widział som, że już jest tak zmęczony. I widziałem, że ten człowiek już jest tak zmęczony. A ty, którzy byli tam okolo mnie. I ci wszyscy, którzy wokół mnie byli. Tak mu mówię: wstań. Ja mówię do niego: wstań. Posadź się. Usiądź.
Sadol si na stoličku. Usiadł na krześle. Chytil si hlavu. Chwycił swoją głowę. A hovorí, ja som stratený. I powiedział, jestem zgubiony. Ja som už úplne v moci diabla. Jestem już zupełnie w mocy szatana. A viete, taká ľútosť prišla do mojego srdca. Takie współczucie przyszło do mojego serca. A tak som prišiel k nemu. Podszedłem do niego. Jak siedział na tej stoličke. Jak siedział na tym krześle. Chytil som ho takto za hlavu. Chytiłem go w ten sposób za głowę. Pritlačil som svoju hlavu k jeho hlave. Svoju głowę przyciągnąłem do jego głowy. V takom súcite a v takej láske. V takim współczuciu i w takiej miłości. A jemu sa vrátil zdravý rozum. I wrócił mu zdrowy rozum. A hovorí, so mnou je zle, Alexander. Povedal, ze mnou je zle, Alexander. A nechal som sa viesť Duchom Svätým. Ja pozwoliłem się prowadzić przez Ducha Świętego. A Duch Svätý mi hovorí. I Duch Święty mówił do mnie. Opýtaj sa ho. Zapytaj go. Ktorý je ten hriech, ktorý nikdy nikomu nevyznal? Co to je za grzech, ktorýho ešte nikdy nikomu nevyznal? A hovorím mu. I mówię do niego. A on hovorí. Ja wiem, który jest to, ale już mnie nikt nie pomoże. Wtedy on powiedział, ja wiem, który to jest grzech, ale mi już nikt nigdy nie pomoże. Nie bój się, len wyznaj, a Pan Jezus, jak som powiedział Pan Jezus. I ja mówię, nie bój się, tylko wyznaj, a Pan Jezus. I w tym momencie, kiedy powiedziałem Pan Jezus, on ma taką siłą odstrzelił od siebie, że są zupełnie aż leciał. On mnie taką siłą odepchnął od siebie, że aż poleciałem. To była nadprzyrodzona siła. To była nadprzyrodzona siła. Diabolska. Diabelska siła. A znowu som prišiel. Znowu podszedłem do niego. Lebo znowu som widział te oczy, jako to płaza. Znowu widziałem jego oczy, jak oczy tego płaza. A prišiel som, priložil som svoju hlavu. I znowu przyłożyłem swoją głowę. A hovorím, povedz, nie bój się, powiedz. Ja mówię, powiedz, nie bój się, tylko powiedz. A tak on wyznał swój grzech. On wyznał swój grzech. Który nigdy nikomu nie powiedział. Którego nigdy nikomu nie wyznał. A to był demon. To był demon. Który właśnie skoro jedno pokolenie Izraelowo wygubił. Który wygubił kiedyś prawie całe jedno plemię Izraela. A wiedział som, że to bardzo mocny demon. Wiedziałem, że to jest bardzo silny demon. A mówię, dobre, pojď, teraz idziemy bokom. Ja mówię, dobrze, teraz przejdziemy tutaj bokiem. Lebo już niektórzy tam od wyczerpaności spali na ławicach modlitewni. Bo niektórzy już z wyczerpania spali tam na kościelnych ławkach. A mówię, pojď na bok. Ja mówię, chodź na bok. Wyznaj tento grzech. Wyznaj ten grzech. A ten, on kiedy wyznał ten grzech. I on kiedy ten grzech wyznał. Już som wiedział presnie o jakiego demona. Już wiedziałem dokładnie jakiego demona. A w imieniu Jezusa Chrystusa som osłowił tego demona. I w imieniu Jezusa Chrystusa nazwałem tego demona. Aby wyszedł won z niego. Aby z niego wyszedł. Lebo już nie ma prawa na niego. Ja mówię, bo już nie masz prawa do niego. Lebo Jezus Chrystus tego człowieka zachránil. Bo Pan Jezus Chrystus uratował tego a człowieka. A wykupił go jego krwą. I wykupił go swoją krwią. Jak to ten zły zaczul. Jak to ten zły usłyszał. Seklo z nim. Tak rzuciło nim. A on zdwihol ruky a mówi, sláva ti, Panie Jezu. I on podniósł ręce i powiedział, chwała ci, Panie Jezu, już jestem wolny. A tento človek je Božím mužom, Božím človekom až do dnešného dňa. I ten človek je Božím slugom, Božím človekom do dnešného dňa. To sa stalo niekedy pred 25 rokmi, to, možno 30. Vydařilo sa viacej než 20 let temu a možno navet 30. A svedectvo toho, že ten človek je slobodný, má krásnu rodinu. I svedectvo toho, že ten človek je voľný, on má pięknú rodinu. A má krásne deti. Má piękne, cudowne dzieci. A teraz ja sa opýtam, no malibyśmy kończyć. Teraz chcę zapytać, bo powoli musielibyśmy kończyć. Co sprawimy? Ja sa spýtam bratov. Budem pokračovať potom po obede. Kontynuować teraz czy po obiedzie? Lebo vyšiel nám čas. Jeszcze możemy. Dobre. Skloníme svoje hlavy. Pochylme svoje głowy. A budeme sa modliť. I będziemy się modlić.
Drahý spasiteľu, Pane Ježišu Kriste. Drogi zbaviteľu, Pane Jezu Kriste. Ďakujeme Ti za to, že Ty chceš, aby Tvoja cirkev... Ďakujeme Ti za to, že Ty chceš, aby Tvoj kostiu... Chodila vo svetle. Chodil v svetle. Aby nechodil v nevedomosti. Žeby kostiu nechodil v nesvedomosti. Lebo jeden z malých prorokov hovorí... Bo jeden z malých prorokov mluví... Že hynie môj ľud... Môj ľud ginie... Pre nedostatok známosti. Dlatego, že nemá poznania. A Ty preto si prišiel... A Ty z tego powodu przyszedłeś... Aby si nám oznámil všetko... Aby si nám všetko oznámil... Čo si videl u Otca... Co videlš u Ojca... Čo si o Neho počul... Co od Neho slyšałeš... A čo je na jeho srdci? I co je v jeho srdcu? Nič si si nenechal. Ničeho nezostavíš. Všetko to, čo je potrebné k spaseniu. Všetko, čo je potrebné do zbavenia. Spaseniu nás aj našich blížnych. Zbavenia našeho i našich blížnych. To všetko si nám odovzdal. Všetko nám prekazaleš. A ďakujeme Ti za to, Pane. I ďakujeme Ti za to, Pane. Že si sám povedal. Že sám povedaleš. Že prečo mi hovoríte, Pane, Pane? Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie? Keď nečiníte, čo som hovoril. Jeżeli nie czynicie tego, co powiedziałem. My chceme byť nielen poslucháčmi. My chceme byť nie tylko słuchaczami. Ale chceme byť aj naplniteľmi Tvojho slova. Ale chceme byť činiteľami Tvojego slova. Tvoje slovo hovorí veľké veci o cirkvi. Tvoje slovo mówi wielkie rzeczy o Kościele. A my keď vidíme, v akom stave je v dnešnej dobe cirkev, a kiedy my vidíme, v jakim stanie jest dzisiejszy Kościół, my spolu s Tebou plačeme, Panie. Plačeme, Panie, razem s Tobą. Lebo vidíme, Panie Ježišu. Bo vidíme, Panie Jezu, že Tvoj ľud nepochopil. Že Tvoj ľud nie zrozumiel. Že my nemáme žiť na tomto svete ako žobráci. Že my nemáme žiť na tom svete ako žebráci. Nemáme žiť ako tí, ktorí sú porazení. My nemáme žiť ako tí, ktorí sú pokonaní. Ale máme tu žiť ako tí, ktorí zvíťazili. Ale máme žiť tutaj ako zvíťazci. A tak ťa pokorne prosím, Pane. I tak pokorne proszę, Panie. Aby aj tento dnešný deň. Żeby też ten dzisiejszy dzień. Aj tieto výklady. Również te wykłady. Aby nám odhalili tajomstvo. Żeby odkryły dla nas tajemnicę. Víťazného života. Zvíťazského życia. Aby sme pochopili, Panie. Abyśmy zrozumieli, Panie. Że tieto hlboké tajomstvo. Że te głębokie tajemnice. To nie je len pre niektorých ľudí. To nie jest tylko dla niektórych ludzi. Len pre niektoré mesta, miestovosti. Dla niektórych miast. Ale to je pre celý svet. Ale to jest dla całego świata. Pre všetok tvoj ľud. Dla całego twojego ludu. Tvoje slovo sa týka všetkého tvojho ľudu na celom svete. Tvoje slovo dotyczy całego ludu twojego na całym świecie. A vtedy, keď my konáme a naplňame tvoje slovo. I kiedy czynimy i wypełniamy twoje słowo. Tak vtedy ty činíš veľké veci. Ty činíš vtedy veľké rzeczy. O Pane, nie len vo svojich mysliach. Nie tylko w swoich myślach. Nie len vo svojich predstavách. Nie tylko v svojich vyobraženiach. Ťa činíme pánmi a kráľmi. Činíme tebe pánem i królem. Ale ťa činíme v celej našej bytosti. Ale v celej našej osobovosti. A tak, ako Pavel Apoštol hovorí. I tak, jak Apostol Pavel mluví. V rímskom liste. V liste do Rzymian. 12. kapitole. V rozdiale 12. V prvom a druhom verši. V prvom i druhom veršu. My kladieme svoje životy. My vkladáme svoje życie. Na oltár Tebe, Pane. Kladieme na Tvojim oltářu, Pane. A my už nechceme žiť pre seba. I už nechceme žiť dla siebie. My nechceme koristať. Nechceme koristať. Výhody pre svoj život. Zbierať korzyści dla svojho życia. Ale my chceme žiť na Tvoju čest. Ale chceme žiť na Tvoju čest. Na Tvoju chválu. Na Tvoju chválu. A na to, aby cirkev žila víťazne. I po to, aby Kościół žil zwycięsko na tomto świecie. Na tym świecie. Pomóż nam w tym, Panie Jezu. Pomóż nam w tym, Panie Jezu. A niech jest osławione Twoje drahe a święte imię. I niech jest uwielbione Twoje święte imię. Amen. Amen. Bracia a siostry. Bracia i siostry. Ja predsa len tak vidím. Jednak tak to widzę. Že to, čo mám povedať, to nebude za 20 minut. Že to, co mám povedať, to nebude trvalo 20 minut. Ale ja vás všetkým pozývam na tretiu hodinu. Zapraszam vás všetkých na godinu 15.
aby ste prišli a budeme pokračovať. Budeme v tom tajomstve toho duchovného boja pokračovať. Že by ste prišli i v tej tajemnici války duchovej temat budeme kontinuovať. A ešte jednu takú osobnú skúsenosť. I ešte jedno také osobisté doświadczenie. Ktoré sme zažili teraz nie tak dávno. Ktoré prežili sme celkom nedávno teraz. Jedna mamička mi volala, mladá matka. Jedna mladá matka dzvonila do mne. A hovorí, brat Aleksandr. I povedala, bratia Aleksandře. Dostala som na teba číslo. Dostala som tvoj numer telefónu. A prosím ťa o modlitbu. I prosím ťa o modlitve. Za mojeho chlapčeka. Za mojego chlapčeka. A hovorím, a čo je problém? Ja mluvím, a jaký je problém? A ona hovorí, môj chlapček má epileptické ataky. I ona povedala, môj syn má ataky epilepsie. Ako sa narodil? Jak sa urodil? Odtedy stále trvajú tieto epileptické ataky. Odvtedy ciągle má tie ataky epilepsie. A hovorí, mohol by si sa za neho modliť? I povedala, mohol by si pomodliť o niego? Hovorím, pomodliť sa môžem. Ja mluvím, pomodliť sa môžem. Ale až ty učiníš hlboké pokánie. Ale dopiero po tým, jak ty prežiješ černú pokutę. Lebo na to dieťa si robí diabol nárok. Bo do tego dziecka diabol rości sobie prawo. No ona bola prekvapená, jak môže si robiť diabol nárok na novonarodené dieťa. I ona bola zaskočená tým, jak diabol môže rościć sobie prawo do dziecka, ktoré dopiero co się narodziło. A ja hovorím, ty si tomu na vinie. Ja powiedziałem, ty jesteś tego winna. Przez ciebie przyszła kliatba na to dziecko. Przez ciebie przyszło przekleństwo na to dziecko. A mówię, jak uczynisz pokanie. Ja powiedziałem, jak będziesz pokutować. Tak będę się modlić. Będę się wtedy modlić. Ale jak nie będziesz czynić pokanie. Ale jeżeli nie będziesz pokutować. Nie będę się modlić. Nie będę się modlił. A ona mówi, ja są teraz na cestie do niemocnicy. I ona powiedziała, jestem teraz w drodze do szpitala. A hovorím, máš nejaký olej u seba? Pýtam sa, máš jakýś olej pri sobie? A ona hovorí, mám. Povedala, mám. A hovorím, tak čiň pokánie. Ja mluvím, to teraz pokutuj. A ona hovorí, neviem z čoho. Ona mluví, neviem z čego. Verím Pána Boha. Vierzę v Pána Boga. Už som prijala Pána Jezusa do svojho srdca. Přijímám do svojho srdca Pána Jezusa. A hovorím, a ty nevieš, čo máš činiť pokánie? Ja hovorím, a ty nevieš, čo máš pokutovať? Že nie. Nie. Tak hovorím, čiň hlboké pokánie z toho, že máš nezriadený život. Ja hovorím, čiň hlbokú pokutu z toho, že máš neuporządkované życie. Že diabol si skrze tvoj život robil právo na to dieťa. Že diabol přes svoje życie rosti sobie právo do tego dziecka. A ona hovorí, ona nevie, že ako nemá, že s čím nemá usporiadaný život. A ona mówi, no neviem, v čem moje życie mělo by byť neuporządkované. A hovorím, a kde je tvoj manžel? Pýtam sa, a kde je tvoj muž? Nemám muža. Nemám męża. A hovorím, ako je to možné, že ty nemáš muža a dieťa máš? Ja mluvím, a jak to je možlivé, že ty męża nemáš a dziecko máš? A hovorím, ako sa to dieťa narodilo? Nie, ja mluvím, v jaký spôsob to dziecko prišlo na svet? A ona hovorí, no ja som neprijala toho muža. No mluví, bo ja nezaakceptovala tego mężczyzny. A ja som jej potom hovoril, a vieš prečo je toto dieťa chore? Ja povedem, vieš, dlaczego to dziecko jest chore? Lebo od prvého momentu, jak ty si zistila, že si v požehnanom stave. Bo ja povedem, od tego momentu, kedy stvrdila, že jesteś v ciąży. Začala si sa trápiť, že ako to dieťa vychováš. Začala si zamartviať tým, v jaký spôsob vychováš to dziecko. Videla si, že ten muž je nezodpovedný. Videla, že ten mężczyzna jest nieodpowiedzialny. Nevstúpila si s ním do manželského vzťahu. Nie weszłaś z nim w małżeństwo. A 9 miesięcy si bola w napätí. I 9 miesięcy byłaś w takim napięciu. A tvoje dieťa to prežívalo dvojnásobne až trojnásobne väčšie. To dziecko zawsze przeżywa dwukrotnie bardziej niż przeżywa matka. A wszystkie jeho ciewy w całym ciele tego dieťaťa. Ciewy, wszystkie ciewy. Tam, gdzie przecieka krew. Wszystkie żyły w ciele tego człowieka, tego dziecka. Są zużone. One są ściśnięte. A z tego ma epileptyczne zachwaty. I z tego powodu ma te ataki epilepsji.
Ty si pôvodom toho, že toto dieťa má 10-krát denne, 10-krát denne to dieťa, viete si predstaviť, batoľa 10-krát denne malo epileptický záchvat. Môžete sobie vyobraziť, ja môžem, ty jesteš vinná, že to dieťko navet 10 razy denne má ešte také ataky. V kolisce, ale už také ataky. Ona začala plakať. Začala plakať. Začala vyznávať svoje hriechy. Začala vyznávať svoje grzechy. Prosila Pána Ježiša, aby jej to Pán Ježiš odpustil. Prosila Pána Ježiša, že by jej to vybačil. A ona bola na ceste do nemocnice. Ona bola v droze do špitala. A hovorím, zober ten olejek. Povedem, veď ten olejek. Pomáž to svoje dieťa v mene Pána Ježiša. Pomáž to svoje dieťko v imeniu Pána Ježiša. Pán Ježiš ti odpustil tvoje hriechy. Pán Ježiš vybačil tvoje grzechy. Zriad svoj život. Upožądkuj svoje życie. Choď za tým mužom. Iď do tego mężczyzny. A povedz si otcom tohoto dieťa. Povedz mu, jesteš ojcem tego dieťątka. Si povinný, si ma zobrať za manželku. Nie, jesteš zobowiązany, żeby wziąć mnie za svoju żonę. A budeme spolu toto dieťa vychovávať. I razem budeme to dziecko vychovávať. Ona to všetko urobila. Ona to všetko zrobila. Neskôr. Później. A ja som sa modlil cez telefon. Ja modliłem się przez telefon. Mene Ježiša Krista som prikázal, aby ten duch atakov, aby odišiel epilepsie. Modliłem się w imieniu Pana Jezusa, żeby ten duch epilepsji odszedł od tego dzieciątka. A wyhlásil som tomu dieťaťu slobodu. I ogłosiłem wolność w Chrystusie temu dziecku. A vyhlásil som, że pre krv a obeť baránka Ježiša Krista. I ogłosiłem mu, że przez krew i ofiarę baránka Pana Jezusa. Už to dieťa je vykúpené. To dziecko jest odkupione. A ta matka je vykúpená. Ta matka je odkúpená. A ty, satane. I ty, satane. Už nemáš právo na túto matku. Nemáš práva do tej matky. Ani na toto dieťa. Ani do tego dziecka. Odejdi, vyjdi z toho dieťaťa. Odejdi i vyjď z tego dziecka. Skončil som modlitbu. Zakončujem modlitvę. Ona sa poďakovala. Ona podziękowała. A povedala, urobím všetko tak, ako mi Pán prikázal. I povedala, zrobię všetko tak, jak Pán mi nakázal. O pol roka. Za pół roku. Znovu mi zvoní. Dzwoni do mnie. A hovorí, zriadila som celý svoj život. Povedal, upořádkoval celé svoje życie. Žijeme spolu s mojím manželom. Žijeme razem s mojím manželom. Otcom tohoto dieťaťa. Ojcem tego dzieciątka. A chcem ti povedať jeden veľký zázrak. I chcę ci opowiedzieć o jednym wielkim cudzie. Od toho momentu, ako som pomazala to dieťa olejom. Od tego momentu, kiedy to dziecko pomazałam olejem. A ty si sa modlil za to dieťa. A ty modliłeś się o to dziecko. Už prešlo viac ako pol roka. Minęło więcej niż pół roku. Ani jeden atak nemalo. To dziecko nie miało ani jednego ataku. A všetky tie lieky. I wszystkie leki. Które dovtedy lekári dali. Którzy lekarze dali do tej pory, dawali do tej pory. Ona mówi, wszystko sme wysadili, dali sme preč. Wszystko odrzuciliśmy. A sme uwierzyli, że Pan Jezus uzdrowił to dziecko. Uwierzyliśmy, że Pan Jezus uzdrowił to dziecko. A mówi, ani jeden atak sa nie objawił. Ani jeden atak się nie pojawił. A to dziecko jest szczęsne, zdrowe. To dziecko jest szczęśliwe, zdrowe i radosne. Sława Panu Jezusowi. Chwała Panu Jezusowi. Pozrite sa, že diabol vždycky tam si uplatňuje svoje práva a nároky. Zobaczcie, že diabol te svoje práva tam jakby utvierdza do čiegoś życia. Kde on vie, že on má nárok. Že vie, kde mu się należy, co do niego należy. On bude bojovať aj za tú najmenšiu vec on w živote človeka. On będzie walczył nawet o tą najmniejszą rzecz w życiu człowieka. Na którą si on robi prawo, a wie, że on ma na to prawo. W którym robi sobie prawo, bo wie, że ma do tego prawo. Ale ako nagle. Ale kiedy nagle. Wy tomu człowieku. Temu człowiekowi. Vyhlásite, že Ježiš Kristus ho vykúpil. Ogłosíte mu to, že Jezus Kristus go odkúpil. Nie zlatom, nie striebrom, nie drahými kameňmi. Nie złotem, nie srebrem, nie drogimi kamieniami. Ale vykúpil svojou krvou. Ale odkúpil svojou krvou. A svojou obeťou na kríži. I svojou ofiarou na krížu.
A prikážete mu, aby odišiel v autorite mena Pána Ježiša. I nakážete mu, že by odšiel v autoritete Pána Jezusa. Tak diabol odchádza. To diabol odchodí. Ako porazený nepriateľ. Jak pokonaný nepriateľ. A nastáva uzdravenie. I vtedy nastaje uzdravenie. A to nie je len jeden, dva prípady. Bratia a sestry, to deje sa takmer každý deň. Takéto zázrak. To nie je zázrak. Jeden či dva prípadky, to deje sa v zásade každého dňa. Včera v Bielsku. Včoraj v Bielsku. Prišiel ku mne jeden mladý muž, mohol mať 25-30 rokov, neviem. Podšiel do mne jeden mladý menšina, môže miel 25-30 let. A hovorí, pamätáš sa, brat Alexander, 2 roky tomu nazad si sa modlil za jedného človeka? Mówi, pamätáš, Alexander, 2 lata temu modliłeś się o jakiegoś człowieka? Ktorý zomieral v špitálu. Ktorý umieral v špitálu. A prišli za tebou moji blízky. I moji blízci prišli do tebe. A prosili o modlitbu. I prosili o modlitve. A ja som pomazal hustečku olejom. Hustečke pomazajem olejem. Modlili sme sa za to. Modlili sme sa o to. A povedal som, položte na pľúca tohoto človeka, položte túto hustečku. Položte tomu hustečke na pľúcach tego človeka. A povedal som, čo majú povedať tomuto chlapcovi. I povedal im, čo tomu chlapcu majú povedať. A čo majú povedať tým mociam temnosti. I čo majú ogłosiť mocom temnosti. A oni to tak urobili. Oni to zrobili v taký spôsob. A tento chlapec stál predo mnou. I ten chlapak stanul přede mnou. A hovoril, ty ma nepoznáš, brat Alexander. I povedal do mňa, ty mne neznáš, bratia Alexandre. Lebo vtedy, keď si sa za mňa modlil, ja som zomieral. V nemocnici. Bo vtedy, kiedy modliłeś się o mnie, to ja w szpitalu umierałem. Ale od tej chwili, ale od tego momentu, jak przyszła ku mnie zwest, kiedy przyszła ta informacja do mnie, tak to wszystko odeszło ode mnie. Wszystko ode mnie odeszło. A to, co mówili lekarze, że jest niemożne, i to, co lekarze powiedzieli, że jest niemożliwe, to uczynił Pan Jezus wszystko możliwe. To Pan Jezus uczynił wszystko możliwym. A to są się wczoraj len dozwiedział. To tego dowiedziałem się wczoraj. Sláva Pánu Ježišovi. Chvála Pánu Jezusovi. Bratia a sestry, chcem vám veľké tajomstvo odovzdať. Chcem vám prekázať veľkú tajemnicu, bratia a sestry. A zoberte to veľmi vážne. I potraktujte to bardzo poważnie. Prídite na tretiu. Príďte na tretiu. A budeme pokračovať. I budeme kontinuovať. Alebo vlastne začať. Alebo vlastne budeme začínať. Pretože toto boli všetko svedectvá. Bo to všetko boli svedectvá. O moci Pána Ježiša Krista. O moci Pána Jezusa Kristusa. A v dnešnej dobe. V dzisiejszym czasie. A keď my pochopíme slovo Ježiša Krista. I kiedy my zrozumieme slovo Pána Jezusa Kristusa. Tak ja vám zvestujem mene Pána Ježiša. To ja vám ogłaszam v imieniu Pána Jezusa. Že deje apoštolské sa vrátili medzi nás. Že deje apoštolské vrúčili do nás. Haleluja. Ale Pán Ježiš hľadá poslušné srdce. Ale Pán Ježiš šuká srdc poslušných. A Pán Ježiš aj tvoje srdce chce premeniť. Pán Ježiš rovnež tvoje srdce chce zmieniť. Nemyslíš si, že ono je už hotové? Nie. Nemyslíš si, že ono je už gotové? Nie je. Boh pracuje aj na mojom srdci. Pán Boh pracuje rovnež na mojom srdce. V mojom živote sa tak veľa, veľa zmenilo. V mojom srdcu tak veľa sa zmenilo. Ale musím vám povedať, že ešte som tak veľmi vzdialený od toho plného Božieho požehnania. Ale musím vám povedať, že jestem ešte tak bardzo daleko od plného Božieho błogosławieństwa. Viete, to plné Božie błogosławieństwo, ono spočinulo na Pánu Ježišovi Kristovi. Viete, to plné Božie błogosławieństwo, ono spočalo na Pánu Jezusie Chrystusie. Lebo bol dokonale posłuszny swojemu ojcu. Dlatego, że on był doskonale, absolutnie doskonale posłuszny swojemu ojcu. A ja się to uczę. Uczę się tego. Ale wam muszę powiedzieć, że jeszcze jest to tak wiele w moim życiu, co pracujemy na tym aj z moją Zuzką, aj z moimi nieprzyjaciółmi, aj z moimi przyjaciółmi. Wszyscy pracują na tym, aby som sa premenil na obraz Pána Ježiša, ale nejde to a nejde to. Pracujeme všetci, razem s mojou ženou, razem s mojimi vrogami, nad tým, že bym zostal celkovite přeměněný, ale ciągle to nedochodí do skutku.
Takže, ale už vidíme, že v čom Pán Ježiš mi dal poslušné srdce, pokorné, aby som hľadel na Neho. Ale už vidíme, že v tým, v čom Pán Jezus dal mi poslušné srdce i pokorné, i v čom očekujeme na Niego, patříme na Niego. Tak vidím Jeho obecnosť, Jeho prítomnosť. Vidíme v tým Jeho obecnosť. Haleluja. A to každý deň. To nie, že si myslíte, že raz za čas sa niečo stane. Nemyslím, že to tak raz za čas je coś wydarzy. Každý deň sa niečo deje. Každého dňa coś się dzieje. A ja som už dnes ráno, keď sme sa modlili, však brat Marian, modlili sme sa, ďakoval som Pánu, že Pán Boh urobí cuda aj v tomto shromaždení. Už ráno, keď modliliśmy się, modliłem się, že Pán Jezus też učiní cuda i v tom zgromadzeniu. Tak buďte požehnaní. A więc bądźcie błogosławieni. A požehnanú dobrú chuť vám prajem. I życzę wam też błogosławionego, smacznego posiłku. Amen. Amen.